Empik Go. Najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco. Empik Go prezentuje. Dzień dobry. Jagna Kaczanowska, dziennikarka, pisarka, mam waginę. Dzień dobry. Andrzej Gryżewski, seksuolog, psychoterapeuta, mam penisa. Dzień dobry. Beata Biały, pisarka, dziennikarka, mam waginę. Wszyscy pamiętamy książkę Eve Ensler, Monologi Waginy. I fajnie jest czasami pogadać do siebie i do swojej waginy. Ja też czasem to robię, ale halo, w seksie najczęściej liczy się dialog. A do dialogu, jak do tanga, trzeba dwojga. No, co najmniej. Więc my w tym podcaście będziemy opowiadać wam właśnie o tych różnicach w podejściu do seksualności między kobietami i mężczyznami i znajdziemy rozwiązania, które zadowolą i jedne, i drugich. Dziś porozmawiamy o. grze wstępnej. Zacznijmy od początku. Podobno przeciętny stosunek w Polsce trwa 13-15 minut. Bez gry wstępnej. Tyle samo straszne. co 20 lat temu. No, ale też podobno sama gra wstępna skróciła się aż o 25%. Andrzej, my już nie potrzebujemy gry wstępnej, jak to jest? Grę wstępną każdy potrzebuje, zwłaszcza kobiety. Natomiast y, tutaj mówicie o tym, że przeciętny stosunek trwa od 13 do 15 minut. Ja z kolei z tymi najnowszymi badaniami się spotkałem takimi, że stosunek, czyli penetracja trwa od 2 do 8 minut. Y, po pr to dlatego, że <laughs> opadło nam, tak? <laughs> że mężczyźni mogą pomyśleć, że nie, nie mieszczą się w tej normie, tych kilkunastu minut. A rzeczywiście, no najwięcej mężczyzn w Polsce uprawia seks około 3 minut, na drugim miejscu 2 minuty, na trzecim miejscu 4 minuty, 5 minut, 6 minut, 7 minut. i Dwie 8 minuty. I już. Ja nie znam kobiety, która by uprawiała seks dwie minuty i w ogóle coś z tego miała? Jakąś przyjemność? No właśnie, i rzeczywiście niezwykle ważna jest gra wstępna ze względu na to, jak matka natura nas stworzyła. No bo mężczyźni w dużej mierze zostali stworzeni do rozdawnictwa genowego, czyli żeby jak najszybciej się podniecili ekspresowo. Bo mogą nie mieć okazji seksu drugi raz z tą samą kobietą, więc ekspresowo się po prostu podniecają. Natomiast kobiety są stworzone bardziej do selekcji, czyli, że jeśli podczas zbliżenia mężczyzna powie Marto, a nie Zosiu, no to żeby został wyeliminowany. W sensie, że wtedy kobiecie łatwo się zeruje popęd seksualny, i rzeczywiście większość mężczyzn tak ma, że w sposób ekspresowy w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilku minut są w stanie się podniecić. Jak zaczynają się masturbować, w ciągu kilkudziesięciu sekund są w stanie dojść do orgazmu. U kobiety to nie jest takie proste, bo ta seksualność... O, przepraszam, mi się w trakcie masturbacji też to zdarza. Okej, okay, natomiast nie zdarza się to już w seksie z mężczyzną. U Niestety wielu nie, potwierdzam. <laughs> Chyba, że... Kaga że... wstępna w mojej głowie odbędzie się znacznie wcześniej. No, e, tak. Zgadza się i właśnie o tym warto pamiętać, że seks wieczorny zaczyna się od śniadania. A co to znaczy? No... Podanego do łóżka. U, <śmiech> <ładam>. <śmiech> właśnie, to jest takie marzenie wielu polskich kobiet, żeby to śniadanie pojawiło się w łóżku i żeby to sama kobieta nie przyszykowała. Dokładnie. <laughs> Bo rzeczywiście z tego, co pytam pacjentki w gabinecie, to mówią, że e, raczej się z tym nie spotykają, że mężczyzna przyniesie kawę. Do łóżka, jeśli przyniesie, to już jest często bohater. A jeszcze, jak zrobi smaczne śniadanie, to już w ogóle jest bardzo sympatyczne. No i wtedy w kobiecie się pojawia uczucie wdzięczności, uczucie bliskości, uczucie miłości, no i przekłada się to na aktywność seksualną. Ale mówisz o tym swoim pacjentom, facetom? Tak, tak. Mówię, oczywiście to się spotyka z dużym oporem, no bo, bo oni mają poczucie, że. Kobieta to jest też człowiek, ja jestem człowiekiem, kobieta. Brawo, brawo. Kobieta powinna reagować tak samo jak ja. I na przykład to może taki głupi żart, ale mężczyźni u mnie w gabinecie opowiadają mi, że tak mówią swoim partnerkom, że jak oni dojdą w ciągu dwóch minut do orgazmu, a kobieta nie doszła podczas seksu z tym mężczyzną do orgazmu, to on mówi, no sorry kochana, mieliśmy tyle samo czasu. Ja doszedłem do. A to ty nie. świnia chciałabym <laughs> tylko wtrącić. Także mało mężczyzn sobie rzeczywiście uświadamia, że kobieta ma inną seksualność niż, niż mężczyzna. I my w seksuologii używamy takiej metafory, że męska seksualność to jest bardziej jak taki prom wysłany przez NASA w kosmos, taka rakieta. Innymi słowy, bardzo szybko mężczyźni się podniecają. Natomiast kobieta to jest bardziej jak taki dreamliner, który potrzebuje bardzo długiego pasa startowego, żeby wznieść się w przestworza. Także tak to wygląda. Ta gra w jest niezwykle ważna. A powiedz, czy ty masz jakiś taki sposób, który też polecasz swoim pacjentom, jak sobie zbudować taki pas startowy dla Dreamlinera we własnej sypialni? Ciekawa jestem, co, co im radzisz. Powiem, jaki mężczyźni mają pomysł na grę wstępną. U Wielu mężczyzn się wydaje w głowie, że trzeba skopiować to co widzą na pornografii, czyli żeby ten mężczyzna był wyrzeźbiony, wysportowany i żeby w tym seksie cechował się dużą dynamiką, dużą akrobatyką seksualną, czyli żeby były takie szybkie, mocne ruchy penetracyjne i mężczyzna myśli, że to generalnie zapewnia kobiecie orgazm i, i satysfakcję. Natomiast jak ja pytam wielu moich pacjentek, czy wolałyby uprawiać seks z mężczyzną, który uprawia seks z tą kobietą, ale patrzy się jak Krzysztof Kolumb gdzieś tam w przestworza, czy wolałyby uprawiać seks z mężczyzną, który pokazuje pożądanie, że, że ta kobieta mu się podoba, zaangażowanie, no to wiele kobiet mówi, że pomimo takiej nieporadności mężczyzny w łóżku, to wolałyby tą opcję drugą, gdzie spotykają się z pożądaniem, spotykają się z tym, że są ważne dla tego mężczyzny, że, że ten seks jest podmiotowy, a nie przedmiotowy, bo niestety Niektóre pacjentki mi opowiadają, że jak jest taka duża dynamika seksu, duża mechanika, no to one się czują używane. One się czują po prostu jakby mężczyzna się nimi masturbował. Fuj. <grym> Czyli pierwsza rzecz to jest, żeby pokazać kobiecie, że się jej pożąda, tak? Czyli to mogą być, rozumiem, jakieś takie komplementy łóżkowe fajne, pocałunki... Kobiety lepiej czytają mowę ciała o 40% niż mężczyźni, więc one często po mowie ciała widzą, co się dzieje u tego mężczyzny. Czy on jej patrzy w oczy, czy skanuje jej ciało właśnie z podnieceniem, z pożądaniem. One jakby widzą, czy ten mężczyzna ją chłonie, czy nie no Tego się nie da zagrać, tego się nie da udawać po prostu. Kobiety dużo bardziej cenią sobie to pożądanie ze strony faceta niż, niż po prostu to, co mężczyźni myślą, że sztywność penisa. No, sztywny penis to jest dildo, i no, nie jest to jakoś ultra podniecające. Jeśli Ale co nie ma Mówisz tego swoim, swoim pacjentom, nie pacjentkom, tylko pacjentom, mówisz na przykład, że ta kawa to ma znaczenie rano. Ta, ta, no, że ona może załatwić wszystko, tak naprawdę? Mówię, że ta kawa ma znaczenie, mówię, że, że te komplementy mają znaczenie. Przede wszystkim ma uważność znaczenie, w sensie w jakim kobieta nastroju się obudziła, co jej mowa ciała mówi, co ona do niego mówi, bo na przykład większość moich pacjentek, które uważają, że mają fatalne życie erotyczne, mówią, że, że dla tych mężczyzn nie czują się ważne, że ci mężczyźni nie słuchają, ona coś mówi, a on po prostu tego nie koduje. I myślę sobie, że, że to jest takie po prostu też kluczowe. A, bo wiesz co, bo teraz też to, co mówisz o tym rozmawianiu, no to wracamy do tego, że, że ta gra wstępna zaczyna się znacznie wcześniej. Tak. I pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy zupełnie prywatnie o takiej fajnej szwedzkiej grze, która się nazywa Kommalnika i tam przykleja się magnesy na lodówce, patrzy się kto ile ma obowiązków. Zastanawiam się, czy dobrze umyta, fajnie umyta podłoga, albo mhm. zrobione pranie, albo ugotowany jakiś obiad, czy dzieci odebrane z przedszkola, czy ze szkoły, czy to wykonane to oczywiście przez mężczyznę, czy to jest taki element gry wstępnej, że potem kobieta, jak facet ją odciąży i pokaże, słuchaj, jesteśmy partnerami i dzielimy się porówno, czy ona potem jest bardziej chętna, bo ja osobiście jestem. Tak. Kazał, czy mnie słychać, że jestem? <laughs> czy odpowiednia osoba mnie słyszy? <laughs> ja, ja właśnie bym tutaj doprecyzował, że, bo wielu mężczyzn to źle rozumie, bo ci mężczyźni, jak ja im to mówię w gabinecie, to mówią, nie no, panie Andrzeju, pan mnie nie wkręca. To, że ja umyję perfekcyjnie patelnie, to mają podniecić, no przecież to żart. Tu nie chodzi o to, że perfekcyjnie umyta błyszcząca podłoga podnieci kobietę, tylko podnieci kobietę ta przestrzeń, która jej się robi w głowie, jak jest odbarczana z obowiązków. Odbarczanie jest niesamowicie ważne, bo większość moich pacjentek opowiada o tym, że pracuje na trzy albo cztery etaty. Bo oprócz pracy zawodowej jest jeszcze prace takie w domu, gospodarczo-higieniczne, mycie właśnie tej łazienki, patelni, sprzątanie gotowanie i tak dalej. Jest opiekowanie się dziećmi, jest opiekowanie się zwierzętami domowymi i jest jeszcze czas na, chciałyby kobiety mieć czas na samorozwój, że, że sobie tu coś poczytają, tam wyjdą na jogę, tam wyjdą na waginalia, czyli na spotkanie z koleżankami, żeby sobie porozmawiać o, o seksie i o innych ciekawych rzeczach, więc kobieta chciałaby mieć na to wszystko czas i wtedy nie mieści jej się w grafiku ten seks i tego seksu nie da się tak naprawdę za bardzo zaplanować, czyli dobra, kochamy się o 22.30, tylko ten seks musi mieć przestrzeń, w której on się pojawi. Ale Bo... myślę też, że kobietom podobają się tacy mężczyźni, którzy wykonują takie typowo męskie czynności. Mhm. Ja nawet znalazłam w necie taki ranking no, no, czynności, dawaj, dawaj. Które, sytuacji, które prowadzą do seksu trzy razy szybciej niż nawet noc poślubna mhm. i to jest tak, 62% składanie mebli 55%. Był malowanie I, nie da się i 41% pracy w ogrodzie, czyli koszenie trawnika i tak. No to w sezonie, tak. W, no, sezonie, w, w sezonie facet w sezonie. z kosiarką, a nawet że w gotowych na wszystko był taki ogrodnik spocowy, a, z tą z tą To było mega tak i to było jeszcze mega. Był Ale Ale bo ja chciałam Pani też powiedzieć. To nie podniecała, tak. <laughs> ja, ja chciałam to. powiedzieć, że słuchacie, że to jest tak, bo to, co mówiłeś o tej wyrzeźbionej klacie, i tak dalej, że to jest mm -hmm. ważne, to jest ważne. Ale z drugiej strony, jakie strasznie seksowne jest to, że Facet jest opiekuńczy. Kobieta by chciała, żeby on był maczo, ale taki opiekuńczy tylko wobec niej. I teraz, Jasne, po, połączenie właśnie. Rambo i, Rambo e, i tego, Matki e, jak się nazywa ten, ten, ten robot, taki sprzątający. Rumba? Rumba. rumba. i rumba w jednym. Prosimy, coś takiego i od razu po prostu jesteśmy gotowe. Ja w każdym razie na pewno. Chodźcie, zadzwonimy może do Maćka Maleńczuka i zapytajmy, i, zapytajmy czy on jest rumbą do zapytajmy tak, i zapytajmy, co on o tym myśli. Cześć! Czytałam w internecie, że takie męskie zajęcia, nie wiem, naprawianie szafki, malowanie ścian to jest bardzo dobra droga do seksu, że nawet trzy razy częściej kobiety się są chętne niż podczas podróży poślubnej. Ja myślę, że kobiety dostają takiego jakby połowicznego orgazmu, jeżeli mężczyzna biega po mieszkaniu ze śrubokrętem. Kuba, o, to jest pewne. Z kluczem hydraulicznym wystaje mu półtyłka, no nie, gdzieś tam się schyla. Uważam, że jest bardzo wiele kobiet, które coś takiego traktują jako bardzo poważną grę wstępną i z pewnością kończy się to w łóżku. Hydraulika, elektryka, wszelkiego rodzaju rzucanie zaprawy na ścianę. Wschadzanie mebli? No, widzisz, rąbanie drzewa z pewnością również. Andrzej, a może moglibyśmy podać mężczyznom taki asortyment, z którego mogą czerpać takie inspiracje do gry wstępnej, bo Panowie rzeczywiście się gubią, nie wiedzą, czy to jest gra wstępna, czy wymysł. Tak no, gdybyś miał wymienić, co prowadzi do tego seksu, od rana, od tej kawy. I e... sobie wybierają, bo ja rozumiem, że, no, powie to. Podaj nie. taki przepis, po prostu, żeby już wieczorem było wiadomo, że ta kobieta już czeka tam w Takie Biedinie 10, 10, 10, 10 Wiecie, sytuacji. I tutaj się pojawia pewne ryzyko, dlatego że mężczyźni są bardzo zadaniowi i sobie, jak coś usłyszą od kobiety, czyli że ona lubi, jak mężczyzna przyjdzie wieczorem po pracy z tulipanami, to wtedy będzie miała jakąś gotowość seksualną. Ale albo... jak przyjdzie z żółtymi, to niekoniecznie. <śmiech> tak. <śmiech> więc, więc mężczyzna sobie to koduje, że te tulipany będą takim miłym akcentem w tworzeniu bliskości, i on, jak ma ochotę na seks, to będzie zawsze przynosił te czerwone tulipany. Ja myślę sobie, że ta strategia może być skuteczna w jakichś 20%, no bo jest dużo sytuacji, które przykryją te czerwone tulipany. Nie wiem, wojna na Ukrainie, śmierć bliskiej osoby, kłótnia z szefem, kłótnia z dziećmi, wiele różnych rzeczy, a mężczyzna niestety często traktuje tą sytuację jako prawdę objawioną. Czerwone tulipany równają się seks w głowie mężczyzny i będzie cały czas przynosił i później będzie czuł ogromną pretensję, żal, że no powiedziałaś mi, że to jest taki trigger, a to nie działa. No to działa, owszem, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, więc ja nie chciałbym tu mówić takich patentów, które e, zadziałają zawsze, bo takich nie ma patentów. Nie, ale jakaś taka lista możliwości, że on pa... sobie podkreśla. no to nie zadziałało, właśnie, to może przejdźmy do... bycie no i rozmowa na pewno? To znaczy komunikacja jest ważniejsza niż miłość. To rzeczywiście mamy taką żelazną zasadę w seksuologii, że komunikacja jest ważniejsza niż Miłość, czyli dwie osoby, jak są z sobą i są fajne, i się kochają, czy się pożądają, ale się nie mogą dogadać w podstawowych rzeczach, bo właśnie kubek źle stoi, czy nie wiem, skarpetki są porozwalane po całym mieszkaniu, no to taka prozaiczna rzecz przytłumi to miłość i to pożądanie. Natomiast ja podzielę się takimi sposobami z gabinetu seksuologa i psychoterapeuty, mianowicie jak przychodzi do mnie para, która nie uprawia seksu, no to pierwsze, co ja robię, to pytam się ich o. Koszyk bodźców seksualnych, czyli co panią podnieca i co pana podnieca i oni wtedy kartka długopis i sobie spisują taki katalog rzeczy podniecających i to właśnie stosujemy wtedy w grze wstępnej bo nie ma czegoś takiego co kursy podrywu mówią że zrób taki tak czyli weź na przykład kobietę pod włos powiedz jej że generalnie ładnie wygląda ale wygląda też trochę jakby założyła z szafy wszystko co tam jej wpadło pod rękę to nie działa taka rzecz działa gra wstępna bardzo spersonalizowana pod daną kobietę Dobrze a co te kobiety wymieniają w koszyku a co mężczyźni. Właśnie. czy mają świadomość tego, co jest w koszyku partnera? To mnie ciekawi, bo mhm. ja wiem, co nie. jest w moim koszyku. Nie mają tej świadomości. Tak myślałam, że to może tak być. No właśnie. Przykra informacja jest taka, że mężczyźni nie wiedzą, co kobiety mają w koszyku. Raczej tą wiedzę czerpią z pornografii, a umówmy się, że zdecydowana większość, ponad 90 parę procent tego, co jest na tej pornografii, to nie nadaje się do gry wstępnej w naszym codziennym życiu. Ale w drugą stronę niestety to też działa, że wiele kobiet nie wie, co podnieca mężczyznę. Taka sytuacja, z którą ja się na przykład w tamtym roku 2021 bardzo często spotykałem, że wiele kobiet miało myśl, że jak wystąpią w erotycznej bieliźnie, to, to mężczyznę to podnieci. Albo jak będzie kobieta się nago przechadzała po domu, to mężczyznę to podnieci w, gra, w ramach gry wstępnej. A wielu mężczyzn to nie podniecało, ze względu na to, że czas pandemii, przeżywają niższe zarobki. Przeżywają jakiś lęk egzystencjalny, co dalej? Przeżywają zdegradowanie w hierarchii społeczno-zawodowej. I takie bodźce, sam widok nagiej kobiety już na nich nie działał. Potrzebne było coś innego: dowartościowanie, zauważenie. Jesteś fajny, inteligentny, to super zrobiłeś, tamto zrobiłeś. Takie zadbanie o poczucie bezpieczeństwa tego mężczyzny. To w tamtym roku na przykład mężczyzn bardzo podniecało. I, I miałem co najmniej kilkadziesiąt pacjentek, które przychodziły sfrustrowane do mojego gabinetu, bo mówią, że zimno im jest, bo paradują po, po tym miejscu. W mieszkaniu nago, a ten mężczyzna nie podniesie wzroku z, od telewizora. No więc to nie zawsze działa ten, ten, ta nagość. A ciekawa jestem, jak można w domu porozmawiać o tych koszykach i wymienić się informacją o ich zawartości, no bo na pewno to jest łatwiejsze w gabinecie seksuologa, kiedy ty o to pytasz, a teraz ja, gdybym ja chciała powiedzieć mojemu partnerowi, co no no. jest w moim koszyku, tak. to kiedy mam to zrobić właściwie, no bo rozumiem, że nie mówię mu przy, przy obiedzie. Romanie, w moim koszyku bodźców seksualnych to jest to, to i to. Ja bym powiedziała tak. już przy śniadaniu, żeby zaczął pracować od rana. Żeby miał nie strafić. No i nie przy dzieciach, prawda? Nie przy dzieciach. No tak, tak, dzieci nie ma w moim koszyku. Dobrą grą wstępną dla w ogóle partnerstwa jest takie 36 pytań prowadzących do miłości. To Uwielbiam są... aktura Arona, cudowna sprawa. Tak, i te 36 pytań to yy, są takie pytania, które sięgają bardzo głęboko do naszych yy, marzeń, do naszych naszych planów, do naszych priorytetów, do, naszej, do naszych wartości. I dobrą grą wstępną rzeczywiście dla partnerstwa bliskości jest te 36 pytań dotyczących miłości. A później właśnie można sobie porozmawiać, co Ty lubisz, co ja lubię. Hmm. Też na te 36 pytań to możemy od razu powiedzieć, że trzeba za, zarezerwować około dwóch godzin mniej więcej, bo, bo to rzeczywiście jest taki pogłębiony wywiad, tak? Tam są też takie pytania, a gdyby płonął Twój dom, to co z niego zabierzesz i tak dalej. No to, to jest rzeczywiście pogłębiona rozmowa, ale niesamowite jest to, że rzeczywiście w momencie, kiedy Aaron przeprowadzał ten eksperyment, to tam zrobiło się na planie tego eksperymentu, czy jakby to nazwać w tym laboratorium, powstało kilka party, tylko dlatego że dwoje obcych sobie ludzi. Siadło i zadało sobie te 36 pytań, i to rzeczywiście prowadzi do takiej dużej bliskości. Myślę, że to jest faktycznie super pomysł. Tak. Wiecie co, ja w ramach takiej rozbiegówki do, do tego koszyka bodźców seksualnych, to polecam wszystkim pacjentom taką komedię z roku 2014, australijską. Ona się nazywa To Właśnie Seks. I tam jest kilkanaście osób, które. Mówią o tym, co dla nich jest istotne w tym koszyku bodźców seksualnych, bo jest na przykład tam kobieta, którą bardzo podnieca jak jej mąż płacze, i mówi temu mężowi o tym, że ona chyba nie, niebawem umrze, albo że, zdechu, że niebawem zdechnie, nie zdechnie ich ulubione zwierzątko. No i po prostu, tak mówi takie przypomina je, je, tego męża zmarłą matkę żeby ten mężczyzna się rozklejał no i to, to ją bardzo, bardzo podnieca. No jest to kuriozalne, ale ja spotykam w gabinecie też takie sytuacje, że, że to jest przykład życia wzięty, bo miałem kilka takich pacjentek, które bardzo się podniecały tym, że mężczyzna płacze, no bo one wtedy wchodziły w taką rolę opiekuńczą, takiej matki, pocieszycielki i na początku pocieszały bliskością, a później był bardzo dynamiczny seks, więc są takie kobiety, które wywołują płaczu mężczyzny po to, żeby mieć później seks. A nie odwrotnie? Że to mężczyzna się opiekuje? To, to pe pewnie kogo ja no Bo, bo tak. ja bym chyba wolała, żeby się on opiekował. To znaczy ja bym wolała, żeby żadne z nas nie płakało też tak <grym> a <słowa. Ani> dziecko <grym> też. Tak. <grym> w tle. Zwłaszcza, że prowokowanie takich sytuacji, no to jest takie trochę sadystyczne. Mm -hmm. Jeśli... No tu, tu tak, tu aspekt jest taki sadystyczny, ale nie będziemy wydiagnozować <grym <grym tak, tych nie będziemy ludzi. W to, nie będziemy w to wnikać, każdego podnieca co innego. Pamiętam, jak profesor Zbigniew Lew Starowicz opowiadał o jakimś pacjencie, którego pierwsza partnerka seksualna nie miała jednego palca. Tak, I potem dla niego to był taki historia. trigger po prostu, że to było niesamowicie seksowne u kobiet, więc właściwie wszystko może być takim triggerem, tak? Na przykład ta, ta taka przerwa między zębami, to już też spotkałam parę... No, no. Tak, dokładnie. Spotkałam paru mężczyzn, którzy po prostu mieli kompletnego hopla na tym punkcie. Tak, tak. Diastema to jest taka przerwa między zębami, jak ma Tomasz Karolak. I są rzeczywiście takie osoby, które po prostu wystarczy, że druga, druga osoba ma tą diastemę, no już są podniecone. No ale to jest już taki fetysz, mały albo duży. Mały wtedy, kiedy coś nam kiedy to pomaga jest mała się przerwa, a duży, jest duży. Nie, mała to jest. Duża, duża przerwa w diastema to nie jest, kiedy mężczyzna nie ma jedynki, dwójki, trójki. No Duża diastema. To dobry opis na Tindera, jakby ktoś chciał. Nie to, że nie mam zębów, mam dużą diastemę. No ten no, zwracając już poważnie, to o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, że każdego podnieca coś innego. Zadzwońmy jeszcze do Maćka Maleńczuka i spytajmy się, co on w związku z tym czuje, myśli, jak według niego ta rzeczywistość ma wyglądać. Maćku, co działa na facetów? Znaczy wiesz co, u mnie akurat to, to przebiega trochę Ja nie muszę mieć na przykład wielkich cycków Jak są, nie ma sprawy <grym> Ale nie, nie, mam, nie mam obsesji na przykład wielkich cyców Czy wielkiej dupy Nie, nie. raczej lubię dziewczy szczupłe dziewczyny I może jedyny fetysz jaki mam No może nie jedyny, ale taki do którego się nie mogę przyznać To to, że lubię jak laska ma krótkie włosy I lubię jak ma kolorowe skarpetki w paski <grym> I więcej już nie powiem <grym>

Koszyków cały czas. Tak. Bym do koszyków, do Zajrzyjmy, i, błagam, zajrzyjmy do tych koszyków. Tak, no, bo więc... i chcą wiedzieć i kobiety. Chcą no właśnie, wiedzieć. więc Zaglądamy w ramach koszyków. rozbiegówki bardzo polecam ten film to właśnie seks, bo tam jest wiele różnych przykładów, nie tylko płaczący mężczyźni, więc koszyk. Po prostu najlepiej się czymś zainspirować i później dopiero warto porozmawiać o tym. Przypomina mi się też taka fajna sztuka, którą widziałem w Warszawskim Teatrze. Ona się nazywała do poprawki. Bardzo fajne to było ta sztuka, bo tam były dwie pary. Do hotelu trafiają dwie pary. Jedna para po 20 latach małżeństwa, a druga para po dwóch dniach od ślubu. No, no i obie te, te pary nie ma seksu w ich związkach i obie te pary próbują jakoś zaktywizować to życie seksualne. I inny koszyk mają osoby z długim stażem, a inny koszyk mają osoby z krótkim stażem. Czyli nie dowiemy się, co w tym koszyku powinno być, bo ja... Czekam, co u faceta w koszyku jest. A na dobra, przykład? no to co, co u tego uh -huh. mężczyzny w koszyku jest? U mężczyzny... To zależy, jakby m, kiedy, bo u mężczyzny, który rozpoczął relację seksualną z kobietą, no to często w koszyku jest kokieteria, śmianie się oczami, m, właśnie neglisz nagość i tak dalej. A u, u mężczyzny, który już jest w związku kilka lat, kilkanaście lat, to często jest poczucie bezpieczeństwa, czułości, ważności, doceniania. Doceniania za takie prozaiczne rzeczy. O, dziękuję, że rozwiesiłeś pranie, albo że wyjąłeś ze zmywarki. No, Ktoś inny sobie pomyśli, nie no, to, to jest jakieś głupie, przecież to jest standard, że ludzie tak powinni się zachowywać w związku. No ale nie jest to standardem, bo ludzie widzę, że tak się nie zachowują w związku, bo po prostu w hurtowych ilościach przychodzą do mnie, więc mają z tym problem, to po pierwsze. A po drugie, zwykłe takie prozaiczne rzeczy, jeśli nie są wzmacniane pozytywnie, no to nie są później replikowane, nie są powtarzane. No musimy właśnie będąc w dwójkę do. Oceniać się wzajemnie, żeby, żeby ten związek nabierał tempa. Natomiast u wielu kobiet to w w tym koszyku bodźców seksualnych są rzeczy bardzo takie emocjonalne, czyli jaki był klimat w ciągu dnia, czy było bezpiecznie, ciepło, czy ona dla niego była ważna, czyli innymi słowy, czy on w ciągu dnia wysłał jej jakiegoś smsa spontanicznego, albo czy ją czymś zaskoczył, na przykład tymi kwiatami. No, oczywiście warto pamiętać, jakie kwiaty kobieta lubi, bo na przykład mam taką pacjentkę, która nienawidzi czerwonych róży, a ten mężczyzna po prostu jej tak przynosi te czerwone róże wtedy, kiedy mu się przypomni, że kwiaty trzeba kupić kobiecie i doprowadzają to do furii. Mąż mojej przyjaciółki wysyłał jej takie fajne smsy, lowe, krowy. I tam było wiadomo, że właśnie to było takie bardzo czułe, bo oni tak sobie. To było takie czułe, tak? Nie patrz, tak to mnie, Beata. <grym> bo, 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 bo dla mnie by się odechciało wszystkiego. No tak, ale Love oni to. To był taki jest inny. W ogóle to był tak. taki, taki ich tekst i wtedy mm -hmm. było wiadomo, że tam on też miał ochotę i tam, że coś wieczorem. Mm -hmm. A ja się chciałam zapytać o to, czy w koszyku bodźców seksualnych kobiety. Są pieszczoty łechtaczki Coś w ogóle z tą łechtaczką robimy Czy to jest ważne w czasie gry wstępnej? No, w ogóle łechtaczka w kobiecej seksualności To jest fundamentalnie ważna w sensie, Czy mężczyźni że... wiedzą, gdzie ona jest? No właśnie nie wiedzą Wielu z nich nie wie i ja widzę, że zwłaszcza ci, którzy mają takie rzekomo duże doświadczenie, bo mi chodzi cały czas po głowie taki pacjent, który miał ponad półtora tysiąca partnerek seksualnych. wow! I ostatnie kilkadziesiąt kobiet wykopało go po prostu z łóżka w ostatnim roku i on nie wie dlaczego. On się spotyka z Tindera, po prostu cały czas siedzi na tym Tinderze i się spotyka. Zawód bezrobotny. I ten mój pacjent, który miał półtora tysiąca kobiet i które ostatnie kilkadziesiąt partnerek wykopało go z łóżka, to nie wiedział, dlaczego one to zrobiły. I stwierdził, że może nie będzie się tak wystawiał na odrzucenia, tylko pójdzie do specjalisty i się dowie. No i już na pierwszej sesji wyszło, że on nie wie, że kobieta ma taki narząd, który się nazywa łechtaczka. Mu się wydawało, że to po prostu jest taki, taka jakaś zmiana skórna, jakiś taki wyrostek. Ta, ta, bo, nie ta... przepraszam, po prostu <grym> nie mogę wyjść z szoku. Nie, ta. nie, no dobrze, a to zadzwońmy do faceta, którego chyba kobiety by jednak nie wyrzuciły z łóżka, do Maćka Maleńczuka i zapytajmy, czy on wie, co to jest łechtaczka i gdzie jest punkt G. Błagam, Maciej, uratuj, uratuj honor mężczyzn wszystkich, powiedz, że wiesz. Zastanawiam się, czy znajomość kobiecych sfer erogennych jest potrzebna mężczyźnie do tego, żeby doprowadzić kobietę do orgazmu? Jak myślisz? Kobiecy orgazm to jest, wiesz, jedna, jedna wielka niewiadoma, tak naprawdę. Do dziś nie wiem, gdzie jest punkt G. <laughs> nie wiem, gdzie, ach, gdzie. Powiedz mi, gdzie jest twój punkt G. No, ja bym się z tym nie zgodził, ale zadzwońmy do Hanny Bakuły i spytajmy się, co ona o tym myśli. Ja, ja zawsze mówię, że taki przeciętny biedak to on używał łechtaczki jak dzwonka do drzwi, kasę, paluchem, gmerze, gmerze, dyszy. Naciska. Naciska, naciska, a pani nie otwiera. No w ogóle łechtaczka jest ważna i wytrawny kochanek wie, że, że to jest niesamowicie ważny narząd u kobiety, ze względu na to, że on jest niesamowicie unerwiony. Tylko, że chodzi o to... Bardziej niż penis, prawda? Łechtaczka jest bardziej tak, unerwiona chyba od Chyba dziewięć razy bardziej od penisa. I łechtaczki nie można stymulować, tak jak to widzimy na, na filmach erotycznych, że mężczyzna tą łechtaczkę tak dotyka, jak stolarz jakby heblował deskę, no bo po prostu to sprawi Kobiecie ból. Łachtaczkę trzeba bardzo delikatnie stymulować i nie centralnie naciskając jak akwizytor dzwonek, tylko po prostu bardzo tak peryferyjnie, bardzo naokoło, ruchami coraz bardziej spiralnymi, aż do środka, ale nie w ciągu trzech sekund, że drżyty zawinąłem już, tylko długo, dłużej. I palce na przykład, czy penis muszą być nalubrykowane, czy poślinione, żeby był duży poślizg, bo jeśli jest duża suchość, chropowatość, to yy, będzie, bolało. będzie bolało i to kobiety skutecznie zniechęci do seksu, chyba że ktoś ma taki pomysł, no ale to lepiej powiedzieć wprost, a nie, a nie robić takie cyrki. Właśnie, bo skoro już mówisz o lubrykantach, to teraz przyszło mi do głowy, że przecież to może być jakiś chyba sposób, bo też są takie reklamowane różne żele i że tam cię to bardziej podnieci i w ogóle, że od Czyli razu się rozgrzeje ta łechtaczka i wejście do pochwy. To rzeczywiście zadziała w czasie gry wstępnej? Polecasz coś takiego? Jeśli chodzi o lubrykanty, to raczej polecam takie neutralne na bazie wody. Jeśli chodzi o te rozgrzewające... No, to warto spróbować, ale mniejszą ilość tego, tego lubrykantu, bo są kobiety, które mają wrażliwą łechtaczkę i taka rozgrzewająca substancja wpływa na kobietę frustrująco, bo ją to drażni i z tego seksu mogą być nici tego, tego wieczora. I Więc... takie fajne lubrykanty można kupić w drogerii, tak? Prawda? Po prostu w zwyczajnej albo w aptece. No i oczywiście sprawdzamy, czy, czy ten produkt nie pochodzi z Rosji. Jak długo powinna trwać taka gra wstępna? Do sukcesu. Do sukcesu. Co to znaczy? Ja pamiętam, jak kiedyś w telewizji udzieliłem wywiadu dotyczącego tej gry wstępnej i tam były czytane smsy widzów. No i ja właśnie mówię o tej metaforze, że kobiety potrzebują długiego pasa startowego, takiego jak Dreamliner co najmniej potrzebuje. A jedna kobieta, która oglądała nasz program, napisała smsa Ja to potrzebuję zajebiście długiego pasa startowego I tak mi się to spodobało, bo rzeczywiście ja spotykam w gabinecie takie pacjentki Którym nie wystarczy puszczenie oka, przyniesienie róży, czy, czy właśnie tulipano Czy po prostu zrobienie samej kawy Tylko potrzebują na przykład, nie wiem, 30 minut masażu pocałunków, pieszczot. Ja na przykład mam taką jedną pacjentkę, która do seksu potrzebuje godzinnego masażu stóp. No i ten mężczyzna oh, wow. akurat trafiła na... Po, pe, po pe, pe, kilku latach... <ślad> po kilku latach szukania trafi trafiła na mężczyznę, który ma fetysz stóp A, okay. i on to po prostu połączenia. z namaszczeniem pieści te stopy i super się zgrali, bo ci poprzedni partnerzy, zanim się doczekali tego seksu po godzinnym masażu stóp, to już bolały ich dłonie i generalnie dziękowali tej, tej kobiecie, że to troszkę dla nich jest za długa ta gra wstępna. Więc warto też znaleźć osobę ze swojej bajki Która, która zgrywa się z naszymi Komplementarny koszyk ma po prostu tak, ładna, ładna fraza, podoba mi się Właśnie, która zgrywa się z naszymi upodabeniami seksualnymi A mi jeszcze teraz przyszło do głowy Bo tak jak mówiliśmy o tych lubrykantach ewentualnie dla kobiety A może kluczem też jest gdzieś, żeby wydłużyć troszeczkę ten pas startowy mężczyzny Czyli troszeczkę schłodzić te jego emocje i ten żar Intymny, wybuchający. Czy to się da zrobić? Bo na przykład. Um, Czyli godzina masażu serca. Tak, jakieś jakieś, jakieś, jakieś żele, które opóźniają wytrysk. Albo ja na przykład słyszałam, że najlepszymi. To znaczy, to pewnie nie jest do zrobienia tak szybko, tylko chciałam powiedzieć. Bo ja słyszałam, że najlepszymi kochankami na świecie są nowojorscy Żydzi, bo oni są obrzezani i przez to mają mniejszą wrażliwość główki penisa i mogą prowadzić dłuższą grę wstępną. Czy to jest mit? To znaczy. Je, nie, nie jechać do tych stanów, bo już mam. ty masz bilet do stanów. Je, je, je... Ale nie jadę tam na serce. <gry> Dlaczego nie? Skoro mógłby być dobry. Nie tylko nowojorscy Żydzi są obrzezani. Tak, to Bo prawda. Chciałbym właśnie doprecyzować, że, że to chodzi po prostu o, o mężczyzn obrzezanych, że rzeczywiście ci mężczyźni, którzy mają wycięty napletek, no to ta żołądź, która normalnie jest najcieńszą skórką w organizmie, robi się grubsza przez to, że nie osłaniają napletek i rzeczywiście mniej bodźców przyjmuje, mniej sensytywna jest. Wrażliwa, więc dłużej trwa ten seks. Tylko, że jak ja to mówię, to sobie myślę od razu o tych mężczyznach, którzy to, co teraz powiedziałem, potraktują jako objawioną prawdę. Polecą się obrzezać, no, to nie jest takie proste. A, nic, a niczego to nie poprawi. A niczego to nie poprawi, bo nie będą wiedzieli, gdzie jest no, no właśnie, to po pierwsze, a po drugie wielu mężczyzn, jak sobie myśli, że trzeba mieć sztywnego członka, żeby doprowadzić kobietę do satysfakcji, no to sobie po prostu taką gumkę podwiążą u samej nasady członka, żeby krew nie wypływała z penisa, no i będą uprawiać tak seks. No to oczywiście Prowadzi do amputacji członka, bo jeśli krew się w penisie nie przemieszcza, no to jest wysokie ryzyko zatoru i amputacji członka. Więc, nie polecamy tego. Więc jeszcze. generalnie, jakby chciałbym, żeby nasze podcasty też prowadziły do takiej eliminacji mitów szkodliwych. A i słuchaj, ty, czy ty, bo ja myślałam, że ty żartujesz? Czy naprawdę spotkałeś kiedyś kogoś, kto chciał sobie założyć gumkę na. No właśnie, wielu takich mężczyzn jest, bo, bo na tej pornografii oni to widzą, że po prostu aktorzy filmów pornograficznych u nasady członka, czyli po prostu tam, gdzie ciało się spotyka z penisem, tuż nad jądrami, po prostu sobie montują kilka gumek, recepturek, żeby ta krew nie wypływała z członka, żeby ten penis cały czas był sztywny. No i to może prowadzić do amputacji penisa, więc tego my nie polecamy. A to nie wystarczy wiagra, żeby był? Cały czas sztywne? No, no, Receptorki mam w szufladzie. No tak, no łatwiej dostępne. Ja nie e... mam, ale, ale, ale po tym, co powiedziałeś, to chyba się nie zaopatrzę. Ale przyszło mi do głowy cho, cho, że... właśnie, chodzi o to, że. Nieważna jest różdżka, ważny jest czarodziej, czyli nieważne, okay, jak tak. ten, y, czy ten penis jest obrzezany, czy nie, ważne jak ten mężczyzna się posługuje nie tylko swoim penisem, ale swoimi ustami, swoimi dłońmi, palcami y, i tak dalej. I jak się ten mężczyzna posługuje swoim wzrokiem, czy pożąda tą kobietę, y, czy nie, bo to dla wielu kobiet jest kluczowe. Zastanawiam się, bo czasami trening też czyni mistrza. Ja kiedyś, to było dawno, dawno temu, spotkałam takiego mężczyznę, którego potem nazywałam w prywatnych rozmowach z przyjaciółkami mistrzem kontrolowanego wytrysku. On bardzo dużo się masturbował w młodości i miał super to wszystko po prostu opanowane, że on pytał, kiedy ja chcę, żebyśmy skończyli. I on potrafił po prostu przez trzy godziny się kochać, potem się troszeczkę tak wychładzał. Właśnie mówił, że on wtedy w trakcie osłabia erekcję i myśli o czymś takim dla niego nieprzyjemnym. Na swojej mamie. Na, nie mówię, że o mamie, ale, ale to może być jakiś tam pomysł, rzeczywiście. I potem znowu był gotów do gry wstępnej, więc można było rzeczywiście ten pas startowy zbudować bardzo długi. No tak, to tylko czy taki mężczyzna, który się bardzo dużo masturbuje, on potrafi w ogóle osiągnąć orgazm z kobietą, czy tylko kończy sam? Znaczy on kończył sam zawsze, no to właśnie. prawda? No właśnie, to jest ten problem z masturbacją, że jeśli ktoś jest uzależniony od niej, no to zazwyczaj żeby dojść do orgazmu, to musi się masturbować swoją ręką. No i wiele kobiet na początku jest zachwyconych, że, że ten mężczyzna tak długo się potrafi kochać, a później jak się okazuje, że to jego standard, że, że on ma problem bardziej z dojściem do orgazmu, niż z kontrolowaniem tego wytrysku, no to wielu kobietom robi się przykro, no bo... bo nie ma orgazmu przy niej, albo nie ma orgazmu spowodowanego seksem z nią. No i, i... Czyli po co ja tu jestem? No właśnie o to chodzi. No, równie dobrze mm -hmm. mogłoby kobiety nie być, a to w seksualności mężczyzn niewiele by zmieniło. Słuchajcie, bo jak, jak tak rozmawiamy o tych różnicach, to zaczęłam się zastanawiać, czy po prostu najlepszym rozwiązaniem nie byłby seks z drugą kobietą dla kobiety. Czy ta gra wstępna w przypadku dwóch kobiet, no, które zakładam, że mają zbliżone te koszyki bodźców seksualnych, czy ta gra wstępna jest bardziej udana? O i odpowiem ci w ten sposób, że wiele kobiet sobie fantazjuje o seksie z kobietą, pomimo tego, że nie są lesbijkami. Tylko fantazują sobie o tym często te kobiety, które mają w łóżku mężczyznę, który nie jest jakimś wytrawnym kochankiem, w sensie, że nie pamięta o tym, że kobieta małe chtaczkę, nie pamięta o tym, że całe ciało kobiety jest strefą erogenną, nie pamięta o tym, żeby rozgrzać mózg kobiety i po prostu taka kobieta, będąc z różnych innych przyczyn. W związku z tym mężczyzną myśli sobie o seksie z kobietą z poczucia bezradności, bez bo myśli sobie, kurczę, jak tak wszyscy mężczyźni funkcjonują, że tacy są nieuważni, to może inny seks bym miała z kobietą, czyli jakby z przedłużeniem mnie samej. Bo skoro ja wiem, jak obsługiwać swoje ciało, to jest prawdopodobieństwo, że inna kobieta też wie. Bo I jak też widać... mniej więcej tyle samo czasu to trwa, tak. czyli długo, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Czyli co może dla kobiety najlepszym partnerem seksualnym jest kobieta? Dla kobiety najlepszym partnerem czy partnerką seksualną jest druga uważna osoba, w sensie uważna Patrząca okay. na to, czego ta kobieta potrzebuje, komunikująca się też podczas seksu, bo wiecie co, to jest w ogóle skandal, ale w polskich sypialniach się milczy. Najczęściej się po prostu milczy, a jak już są jakieś odgłosy, to właśnie ochy i jachy, to co yeah. można usłyszeć bardziej na pornografii. Ewentualnie tak jak w Bridget Jones zapomniałem cholera wstawić samochód do warsztatu. No tak, albo na przykład... No ale co, mamy podczas seksu rozmawiać o Heideggerze i Kancie? Jeśli są dla kobiety... W końcu, jeżeli są w koszyku bodźców seksualnych. To czemu nie? Tak, dokładnie. Natomiast myślę sobie, że nie, no, warto na bieżąco się komunikować, w sensie, że m, potrzebuję, żebyś mnie pocałował, popieścił, dotknij tu, dotknij tam, m, nie rób tego, nie rób tamtego. Taką komunikacją jesteśmy się w stanie nauczyć na pamięć, jak ta druga osoba funkcjonuje i dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo dojścia do orgazmu, uzyskania podniecenia, pożądania. Ja jestem z tych, co się komunikują, ale miałam kiedyś takiego partnera, który wtedy mówił ciu, ciu, ciu". a potem płakał. To nie przetrwało. To nie przetrwało. No nie, nie dziwię się, że to nie przetrwało. A ja się chciałam jeszcze zapytać ciebie, jak to wygląda w przypadku dwóch facetów, taka gra wstępna. To w ogóle jest jakaś gra Właściwie wstępna. Jak się, się jak się dwa penisy to dogadać, one się nie? dogadają? i nie będzie gry wstępnej. Jak rozmawiamy o seksualności gejowskiej? W sensie, tak, tak, tak? Wtedy okay. szybko. Wtedy szybko, jeden i drugi tak. szybko. O, to, to jest tak Startują i po prostu od razu są na maksie. Też powiem tam... wam e, taką historię z gabinetu, która mnie zawsze z jednej strony tak rozbawia, a z drugiej strony jest taka urealniająca, bo miałem jakiś czas temu taką parę, która przyszła i właśnie kobieta mówi, ja potrzebuję uważnej, dłuższej gry wstępnej. A on mówi, a ja uważam, że ty powinna się podniecić tak szybko, jak ja, ona mówi do, do swojego męża. Wiesz co, no to tak, albo możesz stymulować mnie tak, jak ja potrzebuję, albo zawsze alternatywą jest, żebyś uprawiał seks z innym mężczyzną. I wtedy obaj będziecie to... mieć tyle samo czasu i no, tak dokładnie. samo się podnieci. I właśnie ta moja pacjentka mówi do tego męża, zawsze alternatywą jest homoseksualność. No i ten mężczyzna mówi, dobra, okej, okay, to, to robimy po Twojemu. To jakoś tam... Ale wiecie, co jakoś bo bo to tak trochę tak wstępem. jest z filmów, i to nie z filmów pornograficznych, tylko z filmów romantycznych, że. On wchodzi do domu i ją bierze w drzwiach. Albo w od świateł była taka Ej. scena, że, że główny bohater z, z, ze swoją ukochaną, i tam po prostu 5 minut, oni cztery pozycje w ogóle. I siedzisz potem i myślisz, co jest ze mną nie tak po prostu. Ja ale nie, nie zmieniam, facet co 30 wchodzi do domu. Pozycji. I bierze cię w drzwiach, a ty nic. Ale jest na to sposób. Bo a przecież to już ten... zamknij, bo przeciąg. Zamknij, bo przeciąg, albo wy śmieci, <śmiech> <śmiech> albo wy nie śmieci. Nie, ale jeśli ten facet, który chce wziąć w drzwiach, popraw mnie, jeśli się mylę, Andrzeju. Wcześniej wyśle jej parę SMS-ów, coś takiego, że ona już będzie myślała o tym seksie, to on jest w stanie wziąć ją w drzwiach. Niepotrzebna jest wtedy długa gra wstępna. Nie no jasne właśnie i o to chodzi, że taką podstawową zasadą seksu jest to, że największym naszym organem seksualnym jest mózg i ten mózg trzeba rozgrzać właśnie SMS-ami, czy rozmową, czy zaskoczeniem. I tak rzeczywiście jest w przypadku wielu kobiet, natomiast jak mnie pytałyście, jaka jest seksualność gejów, czy seksualność mężczyzn którzy współżyją z mężczyznami, bo to jest dużo większa grupa w Polsce mężczyzn, którzy uprawiają seks z innymi mężczyznami, ale nie chcą się zidentyfikować z homoseksualnością, to rzeczywiście u większości, myślę u 60% mężczyzn to jest tak, że ta seksualność na początku relacji to jest taka, że dwie osoby się rzucają jak pantery na siebie. W sensie, że nie potrzeba aż takiej mhm. dłuższej gry wstępnej, ale na dłuższą metę, bo przychodzą do mnie też pacjenci, którzy że są gejami i, i są w związku po kilkanaście lat albo po kilkadziesiąt lat, no to jednak w stałych związkach, nawet gejowskich, potrzebne jest zadbanie o ten mózg. Bo jeśli na przykład, wczoraj na przykład miałem taką sytuację. Jeden mężczyzna jest codziennie upominany, cały czas kastrowany, poprawiany przez swojego partnera. I ten yy, kastrujący partner wieczorem mówi, to słuchaj Adam, może się pokochamy? A ten pierwszy jest tak zbombardowany cały czas informacjami zwrotnymi, krytyką, tym, co mógłby lepiej zrobić szybciej, inaczej, że nie ma tego seksu. No bo ten mózg tego bombardowanego co chwilę pacjenta jest w sytuacji stresu, w sytuacji, kiedy musi się bronić, kiedy czuje lęk, niepokój, smutek, żal, złość. No i, i wtedy to nie działa. Właśnie tu chciałbym podkreślić, że nie działają te funkcje seksualne u mężczyzny, jeśli jego mózg jest przeciążony emocjami negatywnymi, czyli smutkiem, żalem, złością. Więc nie ma się co dziwić, że na przykład ktoś ma stresującą pracę i jest, jest nie wiem, kierownikiem i cały czas zgłaszają się ludzie z problemami, nie do rozwiązania i on cały czas jest bombardowany smutnymi, trudnymi rzeczami i przychodzi do domu i nie myśli o, o seksie. To też mówię o tym dla Dlatego, że miałem ostatnio taką parę, on jest trzydziestoparoletnim kierownikiem, wysportowany, wyrzeźbiony, inteligentny, ciepły, czuły. I tą jego partnerkę bardzo podnieca ten mężczyzna, że on jest takim człowiekiem renesansu i chciałaby się często kochać z nim, a on po prostu w pracy ściera się z górą cały czas, z niemożnością. Więc pomimo tego, że można być młodym, wysportowanym, przystojnym, majętnym facetem i mieć atrakcyjną partnerkę w domu. To można się z nią nie kochać ze względu na to, że ta praca przysłoni nam to życie seksualne, ze względu na to, że największym organem seksualnym jest. mózg. mózg. I ja jeszcze chciałam powiedzieć, że się odnalazłam w tym przykładzie tej pary gejowskiej, bo ja jestem też taką osobą z tendencją do bombardowania upomnieniami. Muszę się troszeczkę chyba powstrzymywać, bo teraz przypomniało mi się, że jest ta taka złota proporcja głasków i krytyki, i że na jedno słowo, zdanie krytyki powinno przypadać, tak? Mówisz, że pięć, pokazujesz mi pięć, tak? Pięć komplementów, pięć takich dobrych komunikatów, typu super, to zrobiłeś, w ogóle dzięki, że pomyślałeś, żeby wyjąć tam, nie wiem, pranie", Czeo, jak mi się zrobiło miło, że mnie pogłaska a teraz naprawdę jest mi fajnie. I no, muszę o tym pamiętać, bo ja o tym często zapominam, przyznaję się i bije się we własne piersi z, z silikonem. To, to... Do to, co mówisz, Jagna, jest nie, niezwykle istotne, bo na przykład wielu mężczyzn ma taki pomysł na związek. Skoro ja jej powiedziałem kilkanaście lat temu, że ją kocham. To znaczy, że to jest aktualne, że, to, że ja tego nie odwołałem. I póki tego nie odwołałem, to jest cały czas w mocy. I jak ja jej w tygodniu mówię nieprzyjemne rzeczy albo codziennie mówię jej nieprzyjemne rzeczy, to i tak mam poczucie, że generalnie ja cały czas mam podpisaną umowę w swoim sercu z nią, że ja ją kocham. No i te delikatne komunikaty, te delikatne bombardowania nie powinny na nią wpływać. A rzeczywiście jest tak jak, jak no mówisz. Że że na jedną rzecz negatywną musi przypadać pięć rzeczy pozytywnych, żeby te rzeczy pozytywne. Przeważyły nad tymi negatywnymi. Dlaczego? Dlatego, że mózg ludzki jest skonstruowany tak, że on uwypukla sam negatywy, bo mózg ludzki ukształtował się w tych wspólnotach łowiecko-zbierackich, gdzie nie chroniła nas konstytucja, prawo pracy, kodeks BHP, policja, straż pożarna i tak dalej, musiał człowiek liczyć sam na siebie, więc uwypuklał mu mózg zagrożenia, czyli różne kontakty z wężami, z niedźwiedziami. I z jakimiś trującymi jagodami te zagrożenia mózg musiał uwypuklić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo przeżycia człowieka. Więc mózg trochę nie nawykł do tych aktualnych czasów. Więc jedną rzecz, jak ktoś nam powie w ciągu dnia, ale ty jesteś bałagania. wszędzie rozkładasz te swoje skarpetki, no a powiemy mu dwie pozytywne rzeczy, to ta osoba i tak będzie miała te negatywne rzeczy w głowie. Tych rzeczy pięć musi być pozytywnych, żeby aby one przeważyły tą negatywną i zatarły jej wpływ na naszą seksualność i w ogóle na bliskość w tym związku. Ja myślę, że czasami to w ogóle wystarczy jedna pozytywna, ale taka bardzo pozytywna, bo ja na przykład jestem stapioseksualna, mnie podnieca mądra rozmowa z kimś. Facet potrafi mnie uwieść słowami, bo się na czymś zna. Facet chyba powinien imponować Zatkało kobiecie. <laughs> facet facet chyba nie no, powinien chyba imponować kobiecie. To na pewno jest w koszyku. Chociaż to a bardzo, bardzo różnie nie? może być rozumiane, tak? Wtedy, no, bo różne nie? cechy y, imponują. Różnym kobietom. Nie no, jednej kobiecie będą imponowały mięśnie i to nie tak. jest z tym nic złego. Tak. A, a innej skręcanie mebli, dlatego się tak. zwiąże z tak. tak, 62%. Tak. A mi bardzo imponuje, że mój partner w naszym ogrodzie, jak przejdzie burza, to potem chodzi z takimi kijeczkami i wszystkie słoneczniki podwiązuje, żeby się nie, nie złamały inne 41%. roślinki. 41%. Tak, ale to, ale to jest ta a taki wielki. Nie, korzenie drawnika, przecinanie krzewów i drzew. Ale no. no. yeah. nee, Chodzi o taką dbałość o, o każdą roś mm -hmm. roślinkę. Mnie to zawsze rozczula i mi to imponuje. I też tak, dla mnie to jest na przykład takie naprawdę seksowne, tak? bo to jest wielki facet, umieśniony i w ogóle zresztą, e, wiadomo, z sukcesami sportowymi. Tam w kickboxingu. E, w w kickboxingu dwukrotny mistrz <Kiemxychle> świata, ale to jest dla mnie taka super jego cecha. Bardzo mi się to podoba. przychodzi właściwie już jest po grze wstępnej, już jest on w ogrodzie. Wchodzi z ogrodu. Ta, no, on wychodzi z ogrodu i już jest sprawa załatwiona. Ja mam duży koszyk. <laughs> Okej, okay. ale widzisz jak na oj, bo ktoś sobie, mężczyzna może sobie pomyśleć, "Ojej, Jezu, jaka głupota, no, facet chodzi po, po ogrodzie i podwiązuje słoneczniki, co to może być podniecającego? Ale na przykład kobieta sobie pomyśli, Ile tam jest symboliki w tym podwiązywaniu tych, tych słoneczników? Bo ten Roman jest uważny, bo podejdzie do każdego słonecznika i się nim zaopiekuje. Jest czuły do tych słoneczników, bo po prostu dba o to, żeby one przeżyły. Dużo tu symboliki, więc jakby ja zachęcam też do tego, żeby na seksualność patrzeć w taki sposób symboliczny, a nie, że właśnie wyszorowana podłoga błyszcząca, co to może być podniecającego? No właśnie czystość, dbałość, terytorializm. No i co, doszliśmy do, do takiego wniosku, e, jednym słowem, że e, warto rozmawiać, jak mawiał klasyk, a inny klasek mylił się, mówiąc, że e, nieważne, nie po tym się poznaje mężczyznę, jak zaczyna, bo jak okazuje się, e, po tym też się poznaje mężczyznę, dobrego kochanka, też dobrą kochankę, że ten początek jest bardzo ważny. Taki amerykański gitarzysta jazzowy, Freddie Green, powiedział, że Symfonia Patetyczna Czajkowskiego jest wyobrażeniem pożądanej gry wstępnej. Chciałam tylko Oj, powiedzieć, że... Się. Że symfonia, szósta symfonia Czajkowskiego, patetyczna. I ja trwa trwa 55 minut i 21 sekund. Super. Jest o czym pomyśleć. A teraz niepatetycznie żegna się z Państwem Beata Biały, jak na Kaczanowska, Andrzej Gryżewski. A w kolejnym odcinku porozmawiamy o częstotliwości współżycia. Zapraszamy, bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Mpik Go dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Mpik Go najlepsze audiobooki i e-booki w jednym miejscu. Subskrybuj nasz kanał i zawsze bądź na bieżąco.